Witam Was serdecznie w wakacyjnej szkole szachowej z Polskim Radiem Kielce. Jestem przekonany, że wytrwale trenowaliście ruchy królem na najbliższe dla niego pola. Mam nadzieję, że każdy z Was pamięta, że królowi nie wolno nigdy wejść na pole, które znajduje się pod atakiem bierki przeciwnika. Dziś spotkanie czwarte i opowiem Wam na nim o tym, jak poruszają się piony, zwyczajowo zwane po prostu pionkami. Każdy szachista, rozpoczynając partię szachów, posiada 8 pionów. Oczywiście 8 białych oraz 8 czarnych. Jeżeli przyjdzie Wam grać kolorem białym, swoje piony ustawcie na wszystkich polach rzędu drugiego. Jeżeli natomiast przyjdzie Wam grać w szachy kolorem czarnym, wszystkie piony ustawcie na polach rzędu siódmego. Pionki, jako jedyne spośród bierek, mogą poruszać się wyłącznie do przodu. Pionki jako jedyne również nie atakują pól, na które mogą się poruszyć, ale to już temat na kolejny odcinek. Jeżeli pionek wykonuje swój pierwszy dla siebie ruch, może wyjątkowo poruszyć się o jedno lub dwa pola do przodu. Gdy pionek wykonał już swój pierwszy dla siebie ruch, może poruszyć się wyłącznie o jedno pole do przodu. Oczywiście, o ile pola te nie są zajęte przez inną bierkę. Możliwość przesunięcia piona o dwa pola do przodu podczas pierwszego dla niego ruchu wprowadzono po raz pierwszy w 1280 roku w Hiszpanii. Wcześniej pionem można było poruszyć się wyłącznie o jedno pole do przodu. Ustawmy teraz pozycję na szachownicy. Białe pionki ustawcie na polach A2, B3 oraz G4. Czarne pionki natomiast na polach G5 oraz B7. Pionek A2 nie wykonał jeszcze żadnego ruchu, zatem zgodnie z przepisami wolno mu poruszyć się o jedno lub dwa pola do przodu. Pionek B3 wykonał z kolei już pierwszy dla siebie ruch, zatem wolno mu poruszyć się na pole B4. Pionek G4 nie może wykonać ruchu, dlatego że pole przed nim jest zajęte przez czarnego pionka G5. Terminy szachowe przeniknęły z powodzeniem do języka potocznego. Być pionkiem w grze, patowa sytuacja, trzymać kogoś w szachu, czy wykonać roszadę np. kadrową, to przykłady powiedzeń, które każdy z nas rozumie, często nie wiedząc, że wywodzą się wprost z królewskiej gry. Granie w szachy to trening cierpliwości, lepsze myślenie i lepsze życie. Instruktor szachowy Jarosław Bendyk.